Cześć, siemano. Dzisiaj dalej będziemy katować nasz Hardstyle Kick. Ja jestem Integral i zapraszam was na kolejny odcinek Self-Made Beats People. Intro. Pod ostatnim odcinkiem jeden z widzów poruszył jeden ważny wątek, o którym zapomniałem wspomnieć w filmie, za co wielkie dzięki. Otóż jak zgrywamy na początku naszą 909 albo 808 z jakiegoś generatora, to trzymajmy się tonacji od E do GIS. Inaczej ciężko będzie nam osiągnąć ten specyficzny charakter na ogonie. Poprzedni odcinek zakończyliśmy sobie na zrobieniu pierwszej warstwy, która brzmi tak. I żeby nie przedłużać, zabieramy się za kolejną warstwę. Czyli co, wracamy do naszej 909. Klonujemy ją sobie. I ustawiamy na czysty mikser. Nazwijmy ją sobie jako warstwa druga. No i teraz powtarzamy tą samą czynność, co robiliśmy przy warstwie numer 1, czyli korekcja, distortion i tak dalej. Tutaj oczywiście znowu katujemy ten środek. Tak jak wspominałem w poprzedniej części, jest to bardzo ważny region.
Dobra, myślę, że druga warstwa brzmi w miarę okej. Także znowu ją sobie sampluję. Przypiszemy ją sobie do miksera. Przechodzimy do warstwy numer 3. Robimy dokładnie to samo co wcześniej, czyli klonujemy 909. Ustawiamy na czysty mikser. No i robimy to samo, czyli korekcja, distortion i tak dalej.
No i dobra. Trzecia warstwa również gotowa, także samplujemy. No i teraz trzeba będzie te warstwy jakoś ze sobą połączyć. By skleić nasze warstwy w jeden kick, oczywiście najpierw musimy je ze sobą zestawić w jednym miejscu. Czyli przenosimy teraz nasze samplowane warstwy w jedno miejsce. Zobaczmy teraz, jak one brzmią razem. Brzmienie dla mnie jest dość słabe, ale to jeszcze daleko do końca, do efektu końcowego, to znaczy. I teraz tak. Możemy teraz sobie każdą poszczególną warstwę delikatnie posprawdzać w trochę innych ustawieniach. Na przykład możemy sobie ją porozciągać. Jak widzicie, nawet najmniejsze ruszenie spowodowało bardzo dużą zmianę brzmienia. Także uważajcie z tym. Oprócz tego możemy sobie daną warstwę przesuwać. Na przykład w taki sposób. Z tym, że jeżeli robimy to w taki sposób, pamiętajmy, że wtedy trzeba zautomatyzować głośność i wyciszyć ten fragment na punch, żeby jednak nie wchodziło to w drogę tym pozostałym warstwom w tym rejonie. No właśnie, tutaj jeszcze możemy sobie edytować za pomocą automatyzacji. Na przykład jeżeli nie odpowiada nam atak w danej warstwie, to możemy ją sobie wyciszyć. W taki sposób. Albo odwrotnie, jeżeli nie podoba nam się ogon, a chcemy zostawić sam atak, to ustawiamy automatyzację w ten sposób. Ja sobie zostawię tak jak teraz, bo i tak u mnie brzmienie wyszło dość cienko. A w ten sposób tak nie zdziałam. W takim przypadku przeważnie kręcę od nowa daną warstwę. Albo warstwy, w zależności. Dotąd aż brzmienie mnie zadowoli. No ale że wyszło dość słabo, to postaram się zrobić jeszcze jedną rzecz. Czyli wyślę sobie te wszystkie warstwy na jeden kanał na mikserze. Postaram się to sprocesować dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Myślę, że najlepszy efekt był przy Clip Control. Moim zdaniem ta warstwa atakuje zbyt pudełkowo. Od razu lepiej. Tutaj też możemy sobie zautomatyzować na przykład ten distortion, jeżeli podoba nam się efekt, jaki niesie ze sobą dany distortion, na przykład na samym ogonie, ale na ataku zostawia jakąś brzydką skazę, no to możemy sobie go zautomatyzować tak, żeby tylko odpalał się na naszym ogonie, a nasz atak zostawiał bez zmian. Dobra, myślę, że lepszego efektu z tych moich warstw tutaj nie wyciągnę, a nie chcę przedistować tego sygnału, bo się zrobi ściana dźwięku i kick straci całe to powietrze. No dobra, samplujmy sobie teraz te warstwy. No i dobra, myślę, że na tym sobie dzisiaj zakończymy. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, tak wracając do tego lajerowania.
Oczywiście, jeżeli na którejś z warstw będziecie mieć jakieś niepotrzebne częstotliwości, albo jakieś częstotliwości, które za bardzo się wybijają, albo was wkurzają, śmiało używajcie korekcji na poszczególnych warstwach i wywalajcie te brudne czy niepotrzebne częstotliwości. No dobra, myślę, że w przyszłym odcinku będziemy finalizować już etap produkcji naszego hardstyle kicku. A na dziś to by było tyle. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, słyszymy się już niebawem. Siema! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.